Tajemnice Gorszowa, tajemnice Gorszowa. Nic tu się nie skryje i nic się nie schowa. Tajemnice Gorszowa. Witam ci wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy i o czym dzisiejszy odcinek będzie. Mam nadzieję, że to co tutaj niosę sobie z boku wszystko wyjaśnię. Jesteśmy na polu golfowym Zawarcie w Gorzowie, a nasze pole golfowe jest cudowne. Kiedy pierwszy raz tutaj zaszedłem, no byłem naprawdę pod wrażeniem tego miejsca, które powstało w miejscu też bardzo szczególnym. Ja wszystką historię opowiem. I zapraszam do korzystania z naszego pola golfowego, które jest wyjątkowe, które jest cudowne. I to nie jest miejsce typowe takich dla snobów, to przyjedzie czerwonym Porsche gościu i tam... Nie, nie, nie. Zwykli, normalni ludzie, normalni emeryci korzystają z tego pola golfowego, bo czas spędzony na polu golfowym to jest sama czysta rekreacja. Słońce, trawa, przestrzeń, a przy okazji trochę sportu. Opowiem o historii golfa, opowiem mniej więcej jak te kije się używa, chociaż nie jestem specjalistą, ale będzie ktoś, kto mi to wszystko wytłumaczy. No, mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Mi już się morda cieszy na samą myśl o tym, jak to będzie wyglądało. Pomysł na utworzenie pola golfowego na terenie wysypiska śmieci był bardzo, ale to bardzo nowatorski. Trzeba było przeprowadzić szereg badań i stwierdzić, czy to w ogóle jest wykonalne. Okazało się, że jak najbardziej jest wykonalne i obecnie mamy pole golfowe na górkach, a te górki stworzone są ze śmieci. Znajdujemy się na Zawarciu, na naszym tutaj, naszym gorzowskim polu golfowym. Mam w ręku kij golfowy o pewnej nazwie, której nie pamiętam niestety. Co jest najważniejsze na polu golfowym? Nie kije, nie ludzie. Najważniejsza jest trawa. Trawa to jest tutaj jeden tylko taki stopieniek niżej od Boga. Najpierw jest Bóg, a później na polu golfowym jest już trawa. Są cztery rodzaje strzyżenia trawy. Wyższy, niższy, niższy i najniższy, czyli taki malutyńki jak dywanik już przy samym greenie, czyli przy samym tym, gdzie tam jest bita taka chorągiewka do dołka, do którego trzeba trafić piłką golfową. Golf jest bardzo prostą grą, ogólnie prostą, ale szczególnie nie za bardzo prostą. Należy trafić do dołka jak najmniejszą ilością razy. I to jest wszystko. A reszta? A reszta to jest ten smaczek, który dodaje golfowi tego czegoś, którego aż trudno określić. Zapraszam, wszystko pokażę. Wszystko pokażemy. Znajdujemy się teraz na miejscu, z którego zaczyna się gra w golfa. Miejsce to nazywa się tee box, a ten patyczek, na którym stoi piłeczka golfowa, nazywa się tee. Albo miejsce bierze swoją nazwę od patyczka, albo patyczek od miejsca. Trudno mi na to odpowiedzieć. Natomiast jak nazywa się piłeczka golfowa? Proszę sobie wyobrazić, że piłeczka golfowa nazywa się piłeczka golfowa. Startujemy z tego kij, z tego patyczka, a później jak piłka gdzieś tam spadnie na trawę, to już bezpatyczkowo się odbywa. Bezpośrednio z trawy uderza się w tą piłeczkę. Obecnie proszę zobaczyć, jaka ta trawa jest cudowna, jaka ona jest niesamowita. A ona jest strzyżona na 8 mm. To jeszcze nie jest najniżej strzyżona trawa. Już wygląda cudownie. Jeszcze nie wszystko. Opowiadam teraz takim specjalnym szeptem, dlatego że komentatorzy, którzy komentują zawody golfowe, mają właśnie wyuczony taki szept. A spróbujemy się w to wszystko jak najbardziej podłączyć, żeby jak najbardziej uchwycić atmosferę tego niezwykłego miejsca. Nasze gorzowskie pole golfowe Zawarcie, bo tak się nazywa,
ma obecnie 9 dołków. Jest to pole 9-dołkowe, ale prawdziwym marzeniem i celem właścicieli jest stworzenie w tym miejscu prawdziwego, pełnowymiarowego, 18-dołkowego pola golfowego, a i są do tego możliwości. Tak dalekosiężne pomysły powstają, że jest tutaj pomysł, aby powstały tutaj korty tenisowe, boiska do big soccera i ścieżki rowerowe oraz biegowe. Miejsce jest, pomysł jest, ludzie, którzy są gotowi poświęcić całe życie, żeby to zrobić, są, to kto wie, czy nie doczekamy się pełnowymiarowego, cudownego pola golfowego w naszym mieście. Znajdujemy się teraz na greenie, czyli na takim miejscu docelowym. Tu znajduje się dołek golfowy, w którym tkwi flaga. Flaga jest po to, żeby z daleka było widać, w którym miejscu ma się mniej więcej kierować golfista, żeby tę w jak najmniejszej ilości uderzeń wbić tutaj piłeczkę do tego dołka. Dołek ma teoretycznie 108 mm średnicy. Dlaczego taka średnica? Mają się mieścić tutaj dwie piłki i ta tutaj tyczka od flagi. A trawa otaczająca właśnie ten dołek nazywa się green. To jest już taka wisienka na torcie wszystkich traw, strzyżona na 4 mm. Proszę zobaczyć, to jest dywan. To jest dopieszczane, to jest aerowane, to jest specjalnie nakłuwane. My to wszystko pokażemy. Pokażemy, jak te czynności się wykonuje, bo sama ta technika dbania o trawę to jest taki wyższy level. To nie jest dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Tu już trzeba być naprawdę fachowcem. Tu trzeba tą trawą żyć i się ją doglądać, interesować i o nią dbać. Po to tylko, żeby efekt końcowy był taki niesamowity. A teraz będę patował, czyli wbijał. Już tak zakończenie tego, że ja wbijam piłeczkę do dołka, to się nazywa patowanie. Proszę podziwiać. Robimy tak zwane wahadełko. I jest piłeczka w dołku. Mamy mistrza. Mamy mistrz. A tutaj mamy tablicę informacyjną, która opisuje nam obecnie tutaj ten dołek. Dołek jest numer 3, to wiadomo. Par 5, czyli w ilu uderzeniach powinno się trafić do dołka? Jeżeli par 5, czyli jeżeli uderzymy to w ciągu 5 uderzeń, to jesteśmy na całkowitym zero. Jest tak, jak powinno być, jak dołek jest opisany. Jeżeli robimy to na przykład za jednym uderzeniem, pach, i trafia nam to do dołka, co jest? No musi być fuks chyba, nie? To już chyba nawet mistrz nie trafi. Hole in one się nazywa takie uderzenie. To raz, pach! Pan Bóg ci tam kulę niesie i prosto do dołka. Hole in one, a jak dwa, to ja nawet ja wiem, że to jest eagle. I teraz tak, czym szybciej skończysz, tym więcej masz punktów ujemnych, a punkty ujemne liczą się jako dodatnie. No czym mniej, tym lepiej. No i teraz mamy tutaj na dole handicap dołka, czyli trudność tego dołka. 1 to jest najtrudniejszy. Do 18 to jest najłatwiejszy, czyli tutaj mamy najtrudniejszy dołek. I faktycznie, jak ja patrzę, cholera, jest trudny. No, na pewno. Flagi nie widać. Nie mam pojęcia, gdzie to strzelać. Po wystrzyżonym. Jak jest wystrzyżone, to tam gdzieś mam się celować. Ale to już dla fachowców, którym będę fachowcem, jak będę na emeryturze. Znajduje się obecnie w bunkrze. Tak, wszyscy miłośnicy międzyrzeckich rejonów umocnionych powinni być szczęśliwi, bo znajduje się obecnie na terenu tak zwanego bunkra, czyli takiej specjalnej przeszkody piaszczystej, która ma sprawić, aby gra w golfa była bardziej emocjonująca, aby miała takie niespodzianki, aby takie miała smaczki. A każdy golfista po sobie powinien zagrabić miejsce, które udeptał, które uderzał kijem
Po co? Po to, żeby stworzyć wszystkim równe szanse. Przecież następcy powinni mieć takie same szanse jak ja, który tutaj wchodziłem na równe, niedziurawe pole. Golfiści znani są z tego, że są fair play i utrzymują w czystości i w takim porządku miejsca, w którym przebywali. A golf, przynajmniej w Gorzowie, przestał już być takim sportem wybitnie tylko dla wybrańców, dla gości w czerwonych Porszakach. Nie. Tylko w roku 2022 rozegrano tutaj 44 turnieje i wzięło w nich udział około 1500 osób. I tutaj organizowane są dni otwarte dla mieszkańców, dla młodzieży, dla dzieci, nieodpłatne szkolenia i w ogóle zachęcani jesteśmy tu jako mieszkańcy miasta do jak najbardziej czynnego uczestnictwa w zabawie z golfem. I czuję, że w naszym mieście ten golf się powoli, ale jednak zwinie. Trzymam teraz kije do golfa, nazywane łudami, ale największy z nich jest driverem. Tak, to jest największy. Chcemy wybić piłkę jak najdalej tam gdzieś w pieruny, to używamy najdłuższego kija z takim największym kopytem, nie? Główką. A kiedyś to tak było, wyglądało to tak. To jest starszy model, jeden z najstarszych. Proszę zobaczyć, on jest drewniany. O. Dlatego nazywany jest łód, dlatego, że był zrobiony ze specjalnego drewna, które tam jakoś się nazywało. O, i teraz tak, mamy kij, proszę mi wybaczyć, jestem pierwszy raz, naprawdę. Dobra, pierwszy raz trzymam kije do golfa w ręku. Mamy kij, on jest duży, bierze się w zamach, wybije się naprawdę daleko, on nie jest precyzyjny. A w kijach do golfa ważne jest również pochylenie tutaj, tego miejsca, gdzie się uderza. Jeżeli jest mało pochylony, tak, ten kąt nie jest taki duży, to ta piłka leci nisko i daleko. Natomiast jeżeli ten kąt się zwiększa, piłka leci takim flopem do góry i spada bliżej. I teraz tak, przechodzimy do tych takich... Aha. To jest łód. Czyli taki kijek pośredni. Ten jest największy, ten jest odrobinkę mniejszy, ale też do dalekiego wybijania. Ma ten kąt trochę inny. Fachowcy wiedzą dlaczego. Ja nie wiem. Lecimy dalej. I teraz mamy tak zwane żelazne. One są ponumerowane. I to jest, żeby było utrudniej mi, żebym nie miał za łatwo w życiu. To czym większa numeracja, tym to bliżej będzie lecieć. Tak? Tak. Czym większa numeracja, tym bliżej będzie do bliższego strzału jest. Jest szóstka, jest siódemka. Czyli szóstka, wydawałoby się, że szóstka powinna, na logikę biorąc, szóstka jest krótsza, powinna uderzać bliżej, nie? Bo jest krótsza. Nie. Szóstka uderza dalej. Dlaczego? Dlatego, że ma tutaj właśnie ten kąt pochylenia trochę inaczej. Ta piłeczka gdzieś tam w powietrzu inaczej zapiernicza. Dziwne, nielogiczne, ale tak jest. I na końcu mamy już kije do patowania, czyli takie, które... Pamiętamy, jak wbijałem piłeczkę do samego dołka. Nie do takiej już niedaleko. No. I wahadełko, pyk, piłeczka trafia do golfa. To już są takie szczególne kije z tą szczególną końcóweczką. No i teraz tak, Chcecie coś wiedzieć o golfie więcej? No nie uczcie się ode mnie. Nie. Ja to mogę tylko poczarować i pomachać w powietrzu. Każdy może przyjść tu na pole nasze golfowe i nauczyć się tego golfa, posmakować tego golfa. Jaki to piękny sport jest. Wypożyczenie kij i tam piłeczek i sobie tam w miejscu treningowym popykać sobie w golfa kosztuje 25 zł. To nawet mnie, ubogiego youtubera, stać na takie 25 zł. Czyli to nie jest jakiś taki sport dla elit, że przychodzi sobie taki pan, ależ, nie? I przyjeżdża takim
przysłowiowym czerwonym Porsche. Nie, nie. To jest dla zwykłych śmiertelników. I ja podejrzewam, że jak przejdę na emeryturę, to będę grał w golfa. No jakoś czuję się golfistą. Nie czuję się jakimś tam specjalnie wyczynowcem, który będzie biegał, żeby dostać jakiś takiego zastrzału adrenaliny czy czego. Nie, ale w golfa to... W zasadzie od urodzenia czuję się golfistą, tak, tak mi się wydaje. Znajdujemy się obecnie na strzelnicy golfowej. Tak, to jest strzelnica. Faktycznie przypomina strzelnicę. Możemy sobie poćwiczyć uderzenia. To są takie specjalne, okrągłe siatki do łapania piłek. Celujemy w tą bliższą siatkę, jeżeli jesteś początkującym, lub tą dalszą siatkę, gdy już jesteś taki bardziej wprawiony. A jak chcesz poćwiczyć strzały jakieś takie dalekie, to napierniczasz, ile tam fabryka dała, żeby wybić piłeczkę. Faktycznie, ja pierniczę. Wybijają tu piłeczki na 150 metrów. Naprawdę, tam leżą piłeczki 150 metrów. Niektórzy potrafią wybić piłeczkę. No, szacunek. Także samo wypożyczenie kija, wypożyczenie piłeczek, wejście tu na strzelnicę. Ta strzelnica jest o pod różnym kątem pochyłości, można sobie poćwiczyć. Kosztuje 25 zł, to naprawdę nie są duże jakieś pieniądze. A możemy poczuć tego golfa, poczuć się, że przyjechaliśmy tutaj nie o rozklekotaną starą Wectrą, tylko prawdziwym czerwonym Porsche. Zapraszamy na nasze gorzowskie pole golfowe. A nasze gorzowskie pole golfowe, zobaczcie, dysponuje również zapleczem takim rozrywkowym. Sam jest kawiarnia, gdzie można coś fajnego wypić, niedrogo, fajną kawkę. A tutaj odbywają się imprezy, są zabawy, eventy, dyskoteki. Jest DJ tutaj firmowy, także jest ciekawie. Można się rozerwać, zabawić i przy okazji podziwiać nasze piękne pole golfowe, które jest wyjątkowe, w którym się zakochałem, po prostu się zakochałem. Zapraszamy na nasze pole golfowe, wyjątkowe.